Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, to jest kolejny odcinek Simulatora D-Rail Valley. My dzisiaj podłączamy dodatkowe wagony w miasto południowo-zachodnie do naszego pięknego, uformowanego składu. Robimy jeszcze na szybko zrzut ekranu. I teraz trzeba zrobić coś, żeby było dobrze. I cofamy się, rozpędzamy. Od tego miejsca będziemy jechać z włączoną lokomotywą z tyłu. Myślę, że 20 na godzinę będzie w porządku, żebyśmy zdążyli się udać do tyłu. Okej. Idziemy, zasuwamy, im prędzej tym lepiej. Bania atmosferyczne, tak. Części metalowe, tak. Wszystko lubimy. Będzie połączenie tych dwóch elementów. Miejmy nadzieję, że to tutaj dojedzie. Zawór mamy w pozycji gotowości. Dlaczego robimy w taki sposób? Bo tu powinien być manewrowy, którego niestety nie mamy. To jest to utrudnienie w tym symulatorze, który powinien mówić, ile nam jeszcze zostało do wagonów. Wiedząc, ile jest do wagonów, ciężko oszacować, ile trzeba się cofać, nie? Serio? Oj, ty żeś. Kolubryna, mania. Okej. FF951, dobrze. Delikatnie się uszkodziło, tylko ta platforma się uszkodziła. Może przez to piłowanie. Hamulców. Przez to uderzenie. Tego nie wiemy. My wiemy, że mamy to podłączone. Idziemy i mamy nadzieję, że koparki będą odłożone na D4i, a to będzie odłożone na C1S. C1S i D4i. Czyli tamte na C, a koparki na D? Koparki na D, dobrze. Nawet jest dobrze, jak tamto na C, a koparki na D. Okej. Fajnie. Obieg do przodu. Ciągniemy. Odpalamy, też ciągniemy i jedziemy. Mocy mamy aż nadto. Fajnie, że się nam udało dobrać te zlecenie, zawsze ciekawiej się jedzie. Mamy 50 kilo trochę ponad. Bardzo długi skład, znowuż. Mam nadzieję tylko, że wszystko dobrze podłączyłem, bo nic nie widać. To wszystko. I teraz musimy jechać w lewo. Potem znowuż w lewo. By dojechać tam, gdzie byśmy chcieli. Puściłem mocy, żeby się wagony tam z tyłu nie wykoleiły. Jadąc przez tamte zwrotnice, nie? Jest w lewo, jest w lewo. No super. I tutaj również będzie lewa. Zwolnij. Będzie w lewo, ale 40 albo 30, nie wiem, dobrze. Pełni. 30, widzicie? Dobrze, że zwolniłem. No i tu już powinno być w miarę z górki. Przejazd oczywiście. My przyspieszamy, czekamy aż wagony przejadą. Ale te platformy w ogóle jadą. Dobrze, przeskoczymy potem po wagonach, ale ja muszę jeszcze tylko zobaczyć dla pewności, czy jadą. Jadą. Już mi się wydawało, że źle mogłem to podłączyć. Ale to jest tryb realistyczny. No niestety. Możemy używać wspomagań różnych. Typu kamera zewnętrzna. Tu składu, a jest niedostępna. Już pozycją kabiny. Jak i w zasadzie to działa, nie wiem. To jakoś idzie inaczej usiąść, a ja o tym nie wiem. Muszę tylko, żeby się tu jakiś wagon nagle nie wyłonił na horyzoncie. Przejeżdżamy przez OWC. Nie ma co też to się śpieszyć, bo może być różnie. Aż przejedziemy za to FM, nie? Już tam potem w prawo też pamiętam, było takie chyba mniejsze ograniczenie. Już stąd nie bierzemy, mamy wystarczająco ludzi skład, to znaczy moglibyśmy, ale po co? Myśmy premii czasowej nie dostali, a to też pamiętajcie, drodzy Państwo, się liczy w tej grze. I 60 najeżdżamy na FM. W lewo myślę, że możemy tak jechać. Potem w prawo na SM. Znaczy nie na SM, przepraszam, od SM. Widać, ostatnie wagony, widać. Jadą. Ile tam jest w prawo? 50. To nie za ostro, ale można przyspieszyć. To pod górę. Czołgi jadą, to najważniejsze. Myślę na tym B. No spokojnie, można sobie przodem wjechać. To mamy w tym porcie zostawić gdzie, że tak powiem, B7i. No to no wprost, no to będzie dobrze. O, co tak ciężko? Czemu? Daje radę. Tam po prostu było tak nieładnie. i 70 w lewo. Ładnie. Zbadamy się, już jedziemy 60. Barki i czołgi jadą razem z nami. No i tam te wagony na doczepkę. Puste. Właściwie teraz te odcinki z tej gry no już tylko na tym polegać, żeby tak sobie to na spokojnie jeździć i jeździć po prostu. Na czas się nie wykolei człowiek. I 80 przed nami. Już możemy odpuścić moc, bo akurat jedziemy 80. Się udało nam rozpędzić. Specjalnie w ciszy. Nic nie mówiłem. Ściągnij, drodzy Państwo. Podziwiać, jak ładnie ten silnik brzmi przy tak dużej prędkości. Jak ładnie te wagony się bujają na trasie. Jest to coś pięknego. Zaraz będziemy jechać bardzo, bardzo powoli. Dobrze, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem końca szybciej jazdy kończymy dzisiejszy odcinek i zobaczymy się już w kolejnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.